Czerwone sanki. Agata Burzyńska. Gdzieś bardzo, bardzo daleko, w samym środku starego zimowego lasu, znajduje się wioska, w której mieszkają skrzaty. Jest tam tak zimno, że przez cały rok wszystkie drzewa i budynki pokrywa puszysty śnieg. Gdy świeci słońce, cała wioska mieni się, jakby posypano ją kolorowym brokatem. Ale najpiękniejszy w wiosce jest słodki zapach wypieków. W samym środku wioski znajduje się fabryka pierników. Produkuje pierniczki w różnych kształtach i kolorach. Można tutaj kupić takie w kształcie serca z czerwonym lukrem, albo w kształcie gwiazdy z żółtą polewą. Podobno najwybitniejsi wśród skrzatów potrafią stworzyć dowolny kształt pierniczka, ale tylko na specjalne zamówienie. Wszyscy dorośli mieszkańcy wioski pracują w fabryce, a ich dzieci chodzą do przedszkola i szkoły, które są obok fabryki. To właśnie do tego przedszkola codziennie wędruje mały skrzat Kamil. Ma okrągłą i zawsze uśmiechniętą buzię, jest bardzo wesoły i życzliwy. Zagaduje do wszystkich, a znany jest ze swoich żartów. Kiedy ten mały skrzat jest w pobliżu, nie można się nudzić. Wszyscy bardzo go lubią i zawsze chętnie spędzają z nim czas. Tego dnia Kamil był wyjątkowo szczęśliwy. Nie mógł przestać się uśmiechać na myśl o prezencie, który dostał od swoich rodziców na święta Bożego Narodzenia. Była to nowa czapeczka ze złotym dzwoneczkiem. Gdy mały skrzat potrząsał głową, z daleka było słychać wesołe dzyń, dzyń, dzyń. Kamil biegł co sił w nogach do przedszkola. Bardzo chciał się pochwalić innym małym skrzatom, jaki dostał prezent. Gdy wszedł do sali, zobaczył, że wszystkie skrzaty stoją w kółku. Kamil był najmniejszy w grupie, więc na początku nie mógł zobaczyć, co przyciągnęło uwagę jego kolegów. Podskakiwał, przepychał się, aż w końcu zobaczył. Przetarł oczy ze zdumienia, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Zresztą nie tylko on. Większość jego kolegów miała otwartą ze zdziwienia buzię. Na środku sali stała Zuzia, a obok Zuzi sanki. Olbrzymie, czerwone sanki. Najnowszy model. Podobno zjeżdża się na nich szybciej niż na reniferze. A do tego miały bardzo wygodne, mięciutkie siedzenie. Zapraszam dzisiaj wszystkich do siebie, powiedziała zadowolona z siebie Zuzia do swoich kolegów. Może pozwolę wam się przejechać na moich nowych sankach. Ale fajny prezent dostałaś, zawołały wesołe skrzaty. A widzieliście moją nową czapkę? Spytał swoich kolegów Kamil. Co tam czapka? Zaśmiała się Zuzia i opowiadała dalej o tym, jakie fajne są jej sanki. Inne skrzaty też się zaśmiały z czapki Kamila i podziwiały dalej sanki Zuzi. Przez cały dzień wszystkie skrzaty rozmawiały tylko o nowych sankach. Każdy chciał, żeby to właśnie jego Zuzia zabrała na przejażdżkę. Niektórzy próbowali się Zuzi przypodobać, oddając jej swoje świąteczne prezenty i mówiąc, jak bardzo ją lubią. Przez cały dzień nikt z przyjaciół Kamila nie zainteresował się nim, ani jego nową czapką, ani nawet jego najlepszymi żartami, z których przecież jest znany. Mały skrzat
cały dzień w przedszkolu spędził samotnie. To niesprawiedliwe, że dostałem tylko głupią czapkę, pomyślał sobie Kamil. Teraz wszyscy wolą Zuzię ode mnie i o mnie zapomnieli. Kamil jako jedyny z krzat nie został po zajęciach z kolegami, żeby przejechać się na sankach Zuzi. Był zły, że wszyscy zwracali uwagę tylko na nią i jej prezent. Zawsze po zajęciach to z nim wszyscy chcieli się bawić i słuchać jego najlepszych dowcipów. Przyjdziecie dzisiaj do mnie? Spytał swoich przyjaciół. Możemy się porzucać śnieżkami, a później wypijemy kakao i zjemy pierniczki. Może innym razem. Dzisiaj idziemy do Zuzi, pojeździć na jej nowych sankach. Odpowiedziały skrzaty i pobiegły wesoło za Zuzią do jej domu. To niesprawiedliwe! Krzyknął za nimi Kamil i wszedł do swojego domu, trzaskając przy tym drzwiami. Nikt mnie już nie lubi. Co się stało? Zapytała starsza siostra skrzata, Agata, która właśnie wróciła ze szkoły. Zuzia dostała taki fajny prezent. Kamil zapłakał cichutko. Teraz wszyscy lubią tylko ją. Chciałbym, żeby sanki Zuzi się popsuły. I mały skrzat zaczął płakać. Zdjął swoją nową czapeczkę i rzucił ją w kąt. Agata przytuliła swojego brata i powiedziała: to, że nie masz takich sanek jak Zuzia, nie sprawia, że jesteś od niej gorszy. Sanki nie sprawią, że nagle wszyscy zaprzyjaźnią się z Zuzią. Kamil był w bardzo złym humorze i nie chciał słuchać, co siostra do niego mówiła. Zamknął się w swoim pokoju. Przez kilka godzin obmyślał plan, jak zepsuć nowe sanki Zuzi, aż w końcu zasnął. Puk, puk, Kamil, jesteś tam? Mały skrzat przebudził się i zaspany otworzył drzwi. Odwiedzili go wszyscy jego przyjaciele. Co tu robicie? Myślałem, że cały dzień spędzicie z Zuzią i jej nowymi sankami. Przepraszamy, że nie przyszliśmy do ciebie wcześniej. U Zuzi wcale nie było tak fajnie. I skrzaty opowiedziały Kamilowi, że Zuzia nie pozwoliła im jeździć na swoich sankach. Mogli tylko patrzeć, jak ona się bawi. Powiedziała im, że to jej sanki i nie musi się z nikim dzielić. Myślałem, że już mnie nie lubicie, odpowiedział smutno skrzat Kamil. Jasne, że cię lubimy. To były tylko sanki, a ty jesteś naszym przyjacielem. Nie moglibyśmy przegapić twoich nowych żartów, zawołały chórem skrzaty. Kamil uśmiechnął się, zadowolony z siebie. Może i Zuzia miała sanki, ale to on miał prawdziwych przyjaciół. Bawił się z nimi przez cały wieczór. Opowiadali sobie żarty i zajadali pierniczki. Jednak Kamil nie mógł przestać myśleć o tym, jak samotnie się czuł, gdy przyjaciele go opuścili. Zrozumiał, że Zuzia może się teraz czuć tak samo. Po tym, jak jego przyjaciele wrócili do swoich domów, powiedział do swojej siostry: wiesz, nie zazdroszczę Zuzi jej sanek. Po prostu czułem się samotny. Zuzi nikt nigdy nie odwiedza.
Chciałbyś ją jutro zaprosić i porozmawiać z nią? Spytała siostra Skrzata. Tak, odpowiedział Kamil i tak też zrobił. Zuzia była zaskoczona zaproszeniem Kamila, ale odwiedziła go. Agata przygotowała małym skrzatom kakao i pierniczki. Zuzia powiedziała, że zawsze zazdrościła Kamilowi jego przyjaciół i myślała, że jak będzie miała najfajniejsze sanki, to wszyscy będą się chcieli z nią przyjaźnić. Wystarczyło powiedzieć innym skrzatom, że chcesz się z nimi pobawić, powiedziała Agata, która cały czas przysłuchiwała się rozmowie. Tak samo jak Kamil powinien powiedzieć swoim przyjaciołom, że mu przykro. O uczuciach warto rozmawiać, a szczególnie o zazdrości. Z tej całej zazdrości to można pęknąć, zaśmiał się Kamil. Albo zzielenieć, odpowiedziała Zuzia i oboje zaczęli się śmiać. Kamil i Zuzia spędzili ze sobą cały dzień. Ulepili bałwana, wypili kakao i zajadali się pierniczkami. Oboje zrozumieli, że najważniejsza jest rozmowa. Tylko w taki sposób nasze życie jest lepsze i możemy zyskać prawdziwą przyjaźń. A rzeczy, które posiadamy bądź nie świadczą o tym, jacy jesteśmy w środku.